Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób zaktualizować mapy. Witam w systemie nawigacyjnym Navitem. Zbigniew Urbański. Razem zawsze dojedziemy do celu. Nawiązano połączenie z satelitami. W nawigacji samochodowej Navitel E500 i podobnych. Do oczywiście nawigacji możemy sobie aktualizować mapy, które są raz na kwartał aktualizowane przez Navitela. Jak to zrobić? Mamy sobie urządzenie. Oczywiście w zestawie mamy kabelek USB, mini USB i teraz uwaga, innych kabelków mini USB, USB nie używajcie, bo najwyraźniej ten kabelek, który jest w zestawie, jest jakiś lepszy. Co to znaczy? Jeżeli podłączymy tutaj kabelek USB, mini USB, urządzenie musi być włączone i podłączymy do naszego komputera, to będzie wszystko działać i urządzenie uruchomi się w pamięci masowej w takim trybie, który umożliwi aktualizację. Z innym kabelkiem próbowałem na początku i niestety nie działało. Tak więc musi być oryginalny kabelek, znaczy powinien być. Dobra, co musimy po kolei zrobić? Pierwszy krok, urządzenie oczywiście musi być gotowe i czekać, ale wchodzimy sobie na stronę Navitel. Pierwsza, druga strona, o tu jest druga strona w Google'ach, w wyszukiwaniu, navitel.ru.pl. Wchodzimy sobie i klikamy sobie u góry wsparcie techniczne. Po lewej stronie mamy pobierz i nas interesuje akurat nawigacja zewnętrzna, czyli na Windowsie C i tutaj sobie klikamy opcję pobierz, Navitel, Navigator, Updater do PC, to jest jedna rzecz, to jest program, a tutaj instrukcja, jak to krok po kroku robić, czyli klikamy w te dwa linki i pobieramy te dwa programiki. Ja już pobrałem te programiki i znajdują się one w katalogu, u mnie już były pobrane, ale przerzuciłem je sobie do osobnego katalogu, już Wam pokażę. I tutaj, o, tu, i tu mamy te dwa pliczki. Jeden i drugi. Pobraliśmy sobie. Możemy je uruchomić z dowolnej lokalizacji. Ja po prostu wrzuciłem sobie do odpowiedniego katalogu. Przepraszam. Tak więc ten pliczek tutaj z programem prawym guziczkiem myszki, wypakuj do i w tym katalogu będziemy mieli program. Wystarczy go dwa razy kliknąć, potwierdzić i zainstalować w języku polskim oczywiście. Czyli dalej, dalej, dalej. I w tej chwili jakiś 20 sekund zainstaluje nam się program w komputerze. OK, gotowe. Uruchomi się teraz nam program. I pierwsza rzecz jest informacja, że urządzenie nie zostało wykryte. Tak więc w tym momencie kabelek USB podłączamy sobie do naszego komputera. Urządzenie musi być włączone. Gdy tylko podłączymy, pojawi się taki obrazek. Czyli takie a la dysku zewnętrznego, czyli że jest w pamięci masowej w takim trybie. OK, jak widzicie, automatycznie otwarła się zawartość katalogów naszej nawigacji, ale to nas teraz nie interesuje. I tutaj mamy, spróbuj ponownie. I w tym momencie już nasz program do aktualizacji wykrył nasze urządzenie, naszą nawigację. I teraz następujące urządzenia zostały znalezione. Wybierz jedno, no dużo ich nie mamy, więc wybieramy. Następne, klikamy. I co my mamy tutaj? Plik wykonany został odnaleziony, dobra, OK. I tu jest tak, jest aktualny. Wersja 9.7.209 ścieżka. Czyli w tym momencie wychodzi na to, że mamy najbardziej aktualne mapy w naszym urządzeniu. Idziemy dalej. Sprawdzanie, czy są jeszcze nowsze. I teraz tak, wybierz aktualizację map dla Navitel. Nas interesuje. Tu mamy kup, ale my nie chcemy nic kupować. Ameryka lub Azja. Aktualizacja map i sprawdzamy sobie, co tu mamy dostępnego. Co jest dostępne z aktualizacji Polski? Polska jest o tutaj. Q1, 2.16. Mapa nawigacyjna Polska, czyli najwyraźniej jest dostępna? No chyba nie jest, bo nie pisze na dole aktualizuj. Nie mamy kliknąć jak, czyli wychodzi na to, że mamy wszystko jak najbardziej aktualne. Ale spróbujmy sobie jeszcze tak kliknąć tutaj. Wybierz urządzenie. Dobra. Dobra, czyli w naszym wypadku nic nie możemy zaktualizować tym oprogramowaniem, ponieważ mamy wszystko aktualizowane do najnowszej wersji. Jeżeli w Waszym przypadku pojawi się tutaj opcja aktualizacji map, nie wiem, Polski, czy tam jeszcze jakieś inne i będzie tutaj guzik na dole aktualizacja, ja niestety nie mogę nic aktualizować, bo mam wszystko zaktualizowane. Jeżeli pojawi się to, klikacie aktualizuj i czekacie około 5, 15 do 20 minut. Pobierze się najnowsza wersja,
i zaktualizuje się w Waszym urządzeniu automatycznie. Czyli nie musicie nic po katalogach grzebać, kopiować, rozpakowywać, ściągać. Wszystko za pomocą tej aplikacji wykonacie. Mam nadzieję, że ten krótki poradnik pokazał Wam krok po kroku, jak zaktualizować, chociaż oczywiście sam nie zaktualizowałem, bo nie mam po prostu co. Pokażę Wam jeszcze tu opcję ustawienia, co w niej mamy do wyboru. Ustawienie serwera proxy, ja to już Was nie będzie interesować. I tutaj w tym katalogu na dysku C, tak jest domyślnie, będą pobierały się wszystkie pliki. I to chyba tyle z mojej strony. Tak więc jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to pytajcie, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, cześć Wam i oczywiście odwiedźcie stronę Navitela. Tutaj macie wszystkie informacje po polsku. A jeżeli kogoś interesuje, to tą instrukcję, którą sobie tu pobieracie, też warto otworzyć. W niej możecie sobie zobaczyć krok po kroku, jak wygląda aktualizacja. Pokażę Wam po kolei. Zobaczcie. Instrukcja. Navitel. O tu. Pierwsze, żeby w trybie USB Flash Drive. Ma storage. Uruchom Navitel Navigator. OK. Oprogramowanie. O ile urządzenie zostało podłączone poprawnie. Oprogramowanie odszuka. Dobra, to wszystko działa. To też wszystko działa. Oprogramowanie wyszuka zainstalowaną aplikację i oraz dostępne aktualizacje map. O ile odszuka nowszą wersję, u mnie nie odszuka, bo mam wszystko aktualne, Navitel Updater zaoferuje aktualizację przenośnego urządzenia. Tak jak tutaj zresztą pisze, can be update, czyli może być zaktualizowane i będziemy mogli sobie w naszym urządzeniu, w naszej nawigacji zaktualizować do najnowszej wersji. Kliknięcie w przycisku Next. W naszym przypadku no po prostu no nie mam nic nowszego. Dalej. Jeżeli nie znajdzie dającego się uruchomić pliku aktualizacji, ścieżkę w pliku można ustawić manualnie. Dobra. Select, który znajduje się to OK. Wybierz wersję do aktualizacji oprogramowania. Navitel, o ile potrzebne. Dobra, OK. Do not, OK, OK, OK. I tutaj mamy teraz opcję, to co istotne w tym punkcie jest, wybierz wersję do aktualizacji oprogramowania Navitel Navigator, o ile potrzebna jest tylko aktualizacja mapy, wybierz opcję Do not update the program, czyli programu w naszej nawigacji nie będzie aktualizował, tylko i wyłącznie mapy. Zalecamy jednak aktualizację programu w celu uniknięcia problemów ze względu na kompatybilność z nowszymi wersjami map. No to jeżeli mogą być problemy, to nie ma co w ogóle się zastanawiać. Trzeba zaktualizować jedno i drugie i koniec. Klikamy potem opcję update, tak jak tutaj widzicie. O, i tu jest, tak jak widzieliście, dokładnie w tym miejscu, byśmy wtedy nacisnęli, że nie chcemy do not update, czyli nie chcemy aktualizować w języku polskim oczywiście. To tak tylko pamiętajcie, że są tutaj dwie opcje do wyboru. OK, lećmy dalej. Po wybraniu wersji oprogramowania Navitel przedstawi ofertę aktualizacji, o ile przenośne urządzenie Navitel pozwoli gniazdo. Dobra, OK. Należy określić, dobra. Wybierz mapy do aktualizacji i pobrania i tutaj wybieramy, jakie chcemy. Jeżeli będziemy tam mieli Polskę czy inne kraje, no to po prostu klikamy i aktualizujemy. Jak widzieliście, u mnie po prostu się nie da, bo już mam wszystko zaktualizowane. Przypominamy, że pliki poprzednich wersji map zostaną skasowane podczas aktualizacji. Kontynuuj przez update, tak więc skasowane zostaną. Dobra. Pobierze wszystko automatycznie. Tak jak widzicie, to wszystko będzie się działo samodzielnie. Oczywiście jak będziecie robić na laptopie, to podłączcie go sobie pod zasilacz. Następnie zostaną aktualizacje pobrane, zainstalowane i to może potrwać 15-20 minut, zależy wszystko od Waszego łącza internetowego. Może być i dłużej, a może być i krócej. I na końcu będziecie mieli informację, że możecie rozłączyć urządzenie, bo już jest wszystko zaktualizowane. Czyli wyłączamy najlepiej to urządzenie, uruchamiamy Navitel Navigator i już mamy zaktualizowane mapy w naszym urządzeniu. Przez chwilę jeszcze będzie taki komunikat, że indeksują się mapy, tak żeby wszystko działało poprawnie. Słuchajcie, z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że nie macie dodatkowych pytań, a jeżeli będą, to pytajcie, a myślę, że każdy sobie poradzi. Czyli pamiętajcie, na oryginalnym kablu oczywiście robimy aktualizację. Raz na kwartał powinna być aktualizacja do map dostępna. Może być rzadziej, ale z tego co wiem, Navitel raz na kwartał daje nowsze mapy, czyli aktualizuje. Podobnie jak robi to chyba MIO i większość innych producentów. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam. Oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału, zostawcie jakiegoś lajka dobrego i komentujcie. Cześć Wam.